Coraz więcej rolników decyduje się na wprowadzenie uprawy bezorkowej ze względu na zmiany klimatyczne i regulacje wymagane przez Unię Europejską. Dla tych, którzy posiadają pola na stromych zboczach lub uprawiają na glebach piaszczystych, często jest to niezbędne. Niemniej jednak, metoda ta niesie ze sobą wyzwania, które mogą prowadzić do niepowodzeń. Dzisiaj omówimy je szczegółowo. Duża ilość resztek pożniwnych. Bezorkowa uprawa pozostawia na polu resztki pożniwne, które mogą utrudniać siew i kiełkowanie roślin oraz opóźniać nagrzewanie się gleby. Aby temu zapobiec, resztki należy dokładnie rozdrobnić i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby za pomocą bron lub wałów nożowych, takich jak Rolmaco ProCut lub TurboCut. Dobrze dobrany siewnik również pomoże w rozwiązaniu tego problemu. W gospodarstwach hodowlanych resztki wracają do gleby z obornikiem, co eliminuje ten kłopot. Większe ryzyko rozwoju chorób i szkodników. Resztki pożniwne sprzyjają rozwojowi patogenów i szkodników, które mogą zimować w wilgotnych warunkach. Tradycyjna orka zakrywa te organizmy, jednak niektóre patogeny przetrwają nawet głęboką orkę. Ponadto dbałość o ściernisko, na przykład podczas mulczowania, pomaga w walce ze szkodnikami. Zachwaszczenie i rozwój samosiewów. Badania wskazują na wzrost zachwaszczenia w uprawie bezorkowej, co widać szczególnie w pierwszych latach. Nasiona chwastów, które znajdują się blisko powierzchni, mogą łatwo wykiełkować. Połączenie chwastownika ActiveAgro marki Rolmaco z herbicydami może niemal całkowicie zredukować chwasty, jednak najlepiej jest oczyścić pole z chwastów przed przejściem na uprawę bezorkową. Mniejsza skuteczność nawożenia i herbicydów. Resztki pożniwne utrudniają działanie herbicydów i nawozów, które pozostają w górnej warstwie gleby, ograniczając ich odżywcze właściwości. Ważne jest spulchnianie głębszych warstw gleby kultywatorem oraz stosowanie nawożenia rzędowego, aby nawóz trafiał w pobliże sianej rośliny. Przed przejściem na uprawę bezorkową konieczne jest uregulowanie pH gleby, co wspiera życie mikrobiologiczne i poprawia dostępność minerałów. Większe zagęszczenie gleby, czyli podeszwa płużna. Bezorkowa uprawa może prowadzić do zagęszczenia wierzchniej warstwy gleby, co ogranicza rozwój korzeni i zmniejsza plony. Unikanie błędów w uprawie i monitorowanie stanu zagęszczenia gleby jest kluczowe. Zabiegi głęboszowania raz na kilka lat, szczególnie na ciężkich glebach, pomogą utrzymać odpowiednie warunki glebowe. Obniżenie plonów w wilgotnych latach. Uprawa bezorkowa przynosi korzyści w suchych latach, ale w wilgotnych plony mogą być mniejsze. Proces unormowania plonów może trwać od 7 do 10 lat, ale uwzględnienie międzyplonów i roślin ochronnych może skrócić ten czas do 2 lat. Uprawa bezorkowa dla dużych i małych gospodarstw. Choć uprawa bezorkowa wymaga specjalistycznych maszyn, wielu rolników zaczyna od niewielkich inwestycji i skutecznie uprawia ziemię na małych areałach. Rynek oferuje zróżnicowane maszyny, które umożliwiają stopniowe wprowadzenie bezorkowej uprawy odpowiednio dobranej do wielkości gospodarstwa. Brak odpowiedniej wiedzy. Uprawa bezorkowa wymaga ciągłego zdobywania wiedzy. Błędy w nawożeniu czy agrotechnice często wynikają z jej braku. Dlatego ważna jest regularna edukacja, czytanie blogów tematycznych i konsultowanie się z doświadczonymi rolnikami, co zapewni sukces w uprawie bezorkowej. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film dostarczył Wam kolejnej porcji wiedzy rolniczej. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej rolmaco.pl. Można tam znaleźć sporo artykułów, m.in. na temat uprawy bezorkowej. Zapraszamy również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Do zobaczenia!